Ama Deum Super Omnia. Kochaj Boga ponad wszystko. Luby Boha ponad usę. Drogi księże prymicjanci, czcigodni kapłani, kochana rodzino księdza prymicjanta, umiłowani klerycy, siostry zakonne, drodzy bracia i siostry. Przeżywanie prymicji to wielka radość dla nas wszystkich. To wielkie święto dla parafii, tej parafii i dla kościoła lokalnego, czyli archidiecezji lwowskiej. Prymicyjna uroczystość niechaj będzie nahoduju do szczyroj podjaky Bohu Ojcu za te konkretne poklikania i za tę pozytywną odpowiedź junaka Antona. Rozważajmy się chodnie, że świadczenie z ludzi wzięty jest dla ludzi postawione pisla odpowiedniego przygotowania. Rozważajmy, że służenia świadczenia mają być na sławu Boha i dla dobra dusz, dla ich spasienia. Chcę także prosić wszystkich uczestników tej pierwszej świętej messy, jak u wczoraj wyswiaczony świaszczennik na prezbiter zwerszuje w swojej rodnej parafii. Prosyty pro modlitwu w jego namireni, żeby był zawsze wierny Chrystu, werchomnomu i wiecznomu świaszczenniku i dobromu pastyriu, żeby zawsze plidno wykonywał te służenia. Moi drogi, znajemy z Ewangelia, jak Jezus z Nazareta wybieraje sobie apostolów, wziął ich z ludzi, jakie były na robocie i poczuły, idę za mną i piszły. Відбули особливе приготування, беручи активну участь публічної діяльності Христа. Мали особливі душпастерські практики, з яких повертали дуже щасливими. Останні і найважливіші події з тої діяльності Господа нашого Ісуса Христа є в літургії. I szczoroku my ich zwerszujemy w Święte Trydenia. Takoż każda Święta Messa i jest pomyną muki, śmierci i woskresienia Chrysta. Ta siegodniejsza Messa takoż. Ta bezkrowna żertwa pierwszy raz zwerszowana była u wieczerniku. Pisla pereminy chleba w swoje tiło i wina w swoją krowi Jezus dodał, stanowiący świadczeństwo, czynitce na mi spomyn. Dobre, zrozumijmy słowa Spasytela, świadczeństwo wstanowlene, żeby zwerszowaty je w Eucharystii inszy taństwa, a nie taństwa wstanowleni na ce, żeby świadczennik miał robotu i groszy. Це, що Ісус наказує чинити, є Його жертвою для спасіння людей, для воскресіння до щастя в небі. Любі, вчора у Львівській катедрі двох діаконів зостало приоблечених мочі з висока. Єдним з них був діакон Антон. І дійсно справує з нами, вже як капуан, офіари Христуса, na Jego pamiątkę, na Jego chwałę oraz dla zbawienia ludzi. Dziękujmy Bohu za te, co pobaczył junaka Antona posred żyteli w Trachaniwki. Obdarował jego poklikaniem, formułował jego myślenia, żeby przyjął poklikania. Dziękujemy drogiemu księdzu prymicjantowi za to, że usłyszał Jezusowe, pójdź za mną. Odpowiedział tak, podjął trud przygotowania w seminarium i wczoraj przysięgą oraz przyjęciem święceń kapłańskich dołączył siebie do świadków Chrystusa. W
Wczoraj coś zakończyło się. Żeby сьогодні mogło rozpoczęty się coś, do czego Antona pokrykał Jezus i przygotowała cerkwa, mistyczne ciało Chrysta, którego Jezus jest głową. Neofrezbiter Anton jest teraz ważnym członkiem tego mistycznego ciała Chrysta, tobto cerkwy. Сьогодні, jak my czuły, że Jezus modlił się za apostolów, modlił się za tych, którzy nie należą do świata, to śmiało możemy powiedzieć, kapłanie Antonie, sam Pan Jezus modli się za Ciebie. Odjachnieni misją z wysoty, будеш виконувати завдання свідка Христового, будеш проголошувати Євангелію людям, котрі не завжди будуть хотіли слухати істини. Будеш шукати овець загублених, будеш показувати Ісуса, котрий є дорогою до неба, будеш уділяти таїнств, щоб люди були освячені, щоб мали Боже життя в собі. Jezus modlił się także za Tebe, żeby dzięki Twojego służenia powierzyły ludy. Będziesz zwerszowaty żertwę Chrysta dla spasienia dusz, bo Ty poczuł, że do Tebe Jezus każe czynić to na mój wspomin. Drogi prymicjante, cerkwa przygotowała Tebe do tej ważnej misji. Вона є важлива для Христа, доброго пастиря, так важлива, що віддав за нею життя. Та місія є важливою для людей, бо це є їх спасіння. Сатана буде перешкоджувати, робити труднощі, пропонувати інші можливості, підказувати грішні рішення. Ти nasz nowy świadczennik, wytrwaj w lubowi do Boga i do ludzi i wykonuj tę misję na sławę Boga i dla spasienia ludzi. Ja rozpoczął tę propowiedź słowami Ama Deum Super Omnia. Kochaj Boga, Boga ponad wszystko, lubi Boga ponad usę. Koło 6 trawnia tego roku ja słuchał propowiedzi episkopa Edwarda w Mikulińcach podczas Świętej Messy z udzieleniem taństwa diakonatu, świadczeń diakonatu i chorowi. Sydiaczy w prezbiterium. Ja czytał te słowa rozmieszczone na emblemacie nad dwerema po drugiej stronie prezbiterium. Ekscelencja Edward wczył właśnie pro te, że ja перед хвилиною сказав, що Ісус є, є дорогою, є правдою, є життям. Ти чув це проповідь скеровану не тільки до кандидата Ігора. А я слухав і думав про Ігора, інших кандидатів до діаконату, а також про тебе, діаконе, котрий за 2 тижні мав прийняти свяшення. І коли єпископ пояснював, що це значи, що Ісус має бути дорогою і життям, і що треба проголошувати правду Євангелії, бо є багато замішання і обману. Я над головою єпископа, так це склалося, читав цей напис і додавав собі до навчання єпископа. Ама Деум Супер Омня. Кохай Бога понад всього. В тому цілому служінню люби Бога понад усе. Він для тебе має бути найважливіший. Ніколи не покинь такого мислення і такої ієрархії цінності. І ніщо чи ніхто хай не відлучить тебе від Христа.
Tydzień temu i сьогодні w liturgii, w drugому czytaniu mamy naukę apostoła Petra, щоб страждати, jak taka wola Boża, robiacie dobro. To było tydzień temu. A сьогодні, щоб страждати, nie jak jakiś złoczyniec czy ktoś, ale щоб бути добрим. I drogi nasz prymicjancie, strażdaj zawsze jak świaszczennik, który wykonuje swoje służenia rewno. Żyjemy w trudnych czasach. A kiedy czasy były łatwe? O tempora, o mores, o czasu, o zwyczaje wołał starożytny filozof. Czasy i zwyczaje tworzą ludzie. Szatan pomaga, aby było więcej zła, odrzucenia Boga, a przez to i więcej cierpienia. Jednak uczeń Chrystusa nie traci nadziei. Kapłan, wierny uczeń Chrystusa, idzie z kapłańską posługą w tę całą skomplikowaną rzeczywistość, aby nieść Boga, nieść pociechę, umocnienie, pokazywać drogę na skrzyżowaniach dróg czy interesów, rozświetlać ciemności, a jest ich niemało. Kapłan jest potrzebny, aby zaspokoić głód Boga w człowieku. Możemy mieć różne marzenia, oczekiwania, plany, ale zawsze pozostawajmy wierzącymi, którzy szukają Boga i u Niego znajdują pomoc. Kapłan jest potrzebny, aby tym, którzy zagubili Boga, pomóc im Go odnaleźć. Hejcepi twardy do dna, jeden z ostatnich postów na Facebooku u Miszy Szpikuły, zachysnika Ukrainy, który zaginął 18 березня цього року, маючи майже 39 років. Той останній, чи майже останній пост виставив 6 березня. Скопіював в ньому пост Ніни Борис з 21 січня цього року. На фотографії є священник, який звершує святу месу на колінах i na wiftari z wielkiego kamienia na березі morza. Tam na fronti, біля Бахмуту, думав про священників і про віру. І під постом слова чи цитат Ніни Борис. Найбільша біда цього світу не у хворобах і війнах, не в бідності, чи втраті близьких людей. Біда цього світу є в тому, що він не впускає в ці страждання Бога. Цей світ живе так, наче Бога немає, або він є десь незмірно далеко. В найкращому варіанті йому дозволяють постояти з боку людського життя, поспостерігати. Правда, потім неодноразово звинувачують в байдужості. Світ дуже рідко дивиться на життя його очима, плаче його болем, радіє його радістю, обіймає його любов'ю. Тож не дивно, що маючи для кожного свою правду, яку називають толерантним ставленням до себе та інших, ми не можемо дійти згоди, миру, розуміння, милосердя, любові, щастя. А правда є одна і так близько. Просто за дверима кожного серця. Бо хоче, щоб ти це знав. Тиле в тому пощі. Священник є потрібний тому світу. Так думаючим людям. Одні прагнуть Бога, шукають Його, є голодні Бога, а інші відносяться до Нього з байдужістю, а навіть ведуть з ними боротьбу, з Богом боротьбу. І священник є потрібний, щоб людей навертати, щоб люди повірили.
щоб вести їх до Бога, щоб приготувати Христу дорогу до серця грішника. Таку роль виконував Йоанн Хреститель. Так може бути і в твоєму служінні, дорогий приміціанте. Кантик Захарії дуже гарно це пояснює. Ти щоденно будеш його відмовляти, чи відмовляєш вже, і там будеш молитися. І ти, пророк Всевишнього, назвешся, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, щоб освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Святий Павло написав в посланні до Римлян: «А де збільшився гріх, там ще більшою стала ласка». А також в тому ж самому посланні апостол Павло, який змагається зі слабкостями і перемагає, завдяки благодаті Христа напише: «Дяка, хай буде Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Бо Христос дає міць, дає благодать, посилає Духа Святого, щоб священники могли виконати місію доброго пастиря». Нехай тобі буде теж допомогою Пресвята Діва Марія, Сніжна Пані з Драганівки. Нехай тобі допомагають святі, особливо ті з нашої арцдіецезії. Нехай тобі допомагає приклад багатьох священників, які з великою жертовністю служили церкві і о яких праці певне ти багато чув. Багато святих священників працювало на цій землі, так як апостолів, і їм, так як апостолам, так і їм допомагала Пресвята Діва Марія. Вона також і тут молиться сьогодні за нами, за тобою. Всі ми знаємо, що священники, котрі покинули священство, є такі. З biegiem lat coś może zniechęcić kapłana, może coś poza kapłaństwem zainteresować. Zabraknie entuzjazmu apostolskiego, jaki otrzymuje się razem z łaską Ducha Świętego w czasie święceń kapłańskich. Ja to mówię tutaj, aby tobie, drogi księże prymicjancie, przekazać ducha wytrwałej i pełnej entuzjazmu służby Bogu i ludowi, z którego zostałeś wzięty i do którego pośle cię biskup. Ale powrócę także wiernym cerkwi, щоб my modlili się za świaszczennika, prowirni dla niego do końca życia w tomu służyni. Takoż ty sam modlisz się za siebie. Podkazuję, щоб щоденно moliacie z wutrni, kantyką Zacharii, duże świadomo i z dowiroju do Boga czytał, молив се тими словами: «Дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості і праведності перед ним по всі наші дні». Співаємо в кожній урочистої святої месі: «Слава во вишніх Богу, а на землі мир людям доброї волі». Будь людиною доброї волі, будеш мати Христовий мир. Віддай Господу своє життя. Бог, котрий тебе вибрав, буде пильнувати своєї власності в кожній ситуації. Будь щодо того переконаний, будь в тому впевнений. Підтверджує таке переконання життя святого Андрія Боболі, священника і мученика єзуїти, котрого ми вшанували в літургії в останній вівторок 16 травня.
Papież Pius XII tak o nim napisał w encyklice Invisti Atlete Christi. Życie Andrzeja Boboli jaśniało blaskiem prawdziwej wiary. Jej moc wzrastała z biegiem lat. Płonął wielkim umiłowaniem Boga i bliźnich. Spędzał długie godziny przed Najświętszym Sakramentem. Boga miłował ponad wszystko. Szukał jedynie chwały Bożej. Nic zatem dziwnego, że ten bojownik Chrystusa, wyróżniający się takimi przymiotami ducha, tyle zdziałał i że jego praca apostolska przyniosła tak wiele zbawiennych owoców. Jako wędrowny misjonarz nie szczędził sił w głoszeniu prawdziwej wiary, którą sam żył i za nią oddał w ofierze własne życie. Przerazić może wspomnienie okrutnych cierpień, które zniósł nieustraszony w wierze polski męczennik, a świadectwo przez niego złożone zalicza się do najszlachetniejszych wśród tych, które sławi Kościół. Niech i nam się udziela jego gorliwość apostolska, zachęca papież Pius XII. Niech się udzieli Tobie, księże prymicjancie. Ważliwym je, że wswiaszczenie nie tylko nie pokynął pracy w gospodnim winohradniku, ale tę pracę dobre wykonywał. Bude za to nagrodzen. I nie mają na dumce nagrody od cerkwy. Niechaj warzywa bude dla Tebe nagroda od Boga, bo ona trwa na wieki. Niechaj budu dla Tebe motywacje i potrzeby duchowi wszystkich ludzi. Jednak czasem bude brakować sił. I tu zwracaju się do wiernych, dopomagajcie modlitwoju, żeby świaszczennik Anton i każdy świaszczennik dla Was pracowało jak najkraszcze w pobożności i prawedności przed Gospodą. Przykładom, niechaj nam bude sytuacja wybranego narodu w pusteli. Mojsej wedece i narod z Egiptu do palestyńskiej ziemi. Przeżywają bardzo trudności. Trzeba wojować z Amalekiem. Mojsej posyłaje do borotby wojniw, których wede Jezus Nawin. I sam z Aaronem i Chórą idę na chóru, żeby modlić się. Kiedy podnosi ręki do Gospoda, Jewrei przemachają. Ale gdy ręce jego opadają, bo są omdlałe, Żydzi przegrywają. I wtedy Aaron i Chór posadzili Mojżesza na kamieniu, stanęli obok i podparli jego ręce tak, aby cały czas były wzniesione do Boga. I Bóg to policzył, dając zwycięstwo nad Amalekitami. Kapłan będzie się trudził i modlił dla dobra dusz ludu, dla zwycięstwa nad wrogiem duszy. Jednak może go to utrudzić. I wtedy niech wierni podpierają jego ręce wzniesione do Pana, aby ciągle wysługiwał im łaski, aby Bóg dawał zwycięstwo. Umiłowany księże prymicjancie, wykonujesz teraz Jezusowe zadanie z wieczernika. Sprawujesz Eucharystię na jego wspomnień. Czyń tak z wielką wiarą do końca życia. Za parę chwilin zwernesza do nas. Modlitwa, braty i siostry, żeby moja i wasza żertwa stała ugodną i Bogu Ojcu Wszechmogutniemu, a my skażemy. Niechaj Gospod przyjmie żertwu z Twoich rąk na cześć i sławę swojego imieni, a także dla błaha naszego i wszystkiej Jego Świętej Cerkwy. Bażaju Tobie z całego serca, żeby Ty zawsze wierno służył Chrystu. Zwerszuj tę eucharystyjną żertwę pobożno i plidno. Jednaj z nią trudy świaszczennego życia. A Bóg niechaj przyjmie tę Twoją i naszą żertwę dla swojej sławy i naszego dobra.
I zawsze pamiętaj, ama deum super omnia. Kochaj Boga ponad wszystko. Luby Boga ponad usę. Amen.